Dzień dobry, drodzy Państwo. Pozwólcie, że trochę ściszę muzykę, żebyśmy się dobrze słyszeli. To trochę dziwne, bo ja Was nie słyszę. Ale możliwe, że zobaczę jakieś komentarze. Drodzy Państwo, witam serdecznie w filmiku wprowadzenie do gry RPG The End of the World Zombie Apocalypse. Autorem jest Andrew Fisher i Andrew Fisher dokonał 4 gier z serii The End of the World. My dzisiaj mówimy o Zombie Apocalypse, ale wiedzcie, drodzy Państwo, że dostępne są też gry tej serii. No, różnią się przyczyną końca świata, więc tą przyczynę końca świata może znieść nam gniew bogów, albo inwazja obcych, albo rewolta maszyn. Czyli temat dosyć coraz bliższy, coraz mniej fantastyczny. Dzisiaj Zombie Apocalypse, chociaż przyznam zupełnie szczerze, że te pozostałe 3 samymi tytułami także przyciągają moją uwagę. Szczególnie, że cechą charakterystyczną dla całej serii, która bardzo mnie kręci, jest to, że gramy siebie. W tych grach nie tworzymy postaci heroicznej, która będzie wiedziała i miała narzędzia, żeby przeciwstawiać się aktywnie końcowi świata, tylko raczej robimy człowieka takiego, jakim jesteśmy i sprawdzamy, w jaki sposób ja poradziłbym sobie w takich okolicznościach. Podręcznik przedstawia opcję tworzenia postaci zupełnie fikcyjnych, to nie jest jakby nielegalne, ale sugeruje i zakłada, że będziemy grali sobą. Za chwilkę trochę więcej o tym, jak stworzyć takiego siebie mechanicznie, bo to też jest ciekawa rozgrywka albo zabawa. Natomiast na początek kilka słów o samym teście. Rzucamy kaszustkami i powinniśmy mieć 2 pule kaszustek, bo będziemy generować pule, w których są kostki pozytywne i negatywne, więc trzeba znaleźć jakiś sposób na rozróżnienie ich. My deklarujemy za naszą postać, że chcemy coś zrobić. Mistrz gry wskazuje, która z 6 cech będzie testowana. Niechaj to będzie na przykład logika. Następnie właśnie generujemy pulę kości pozytywnych i negatywnych. Pozytywne kaszustki otrzymujemy za pozytywne feature'y. Feature'y to takie, no właśnie znów cechy, które charakteryzują, personalizują naszą postać, o nich trochę więcej, kiedy będę mówił o tworzeniu postaci. Te feature'y są pozytywne i negatywne, więc one mogą dokładać kość albo pozytywną, albo negatywną do puli. Pozytywne kości mogą dokładać nam też sprzęty, których używamy. To może być jedna kość, a może być, mogą być to 2 kości, w zależności od tego, jak profesjonalny i użyteczny przedmiot jest w naszych rękach. To może być też pomoc innych postaci, możemy dostać za to pozytywną kość, kaszustkę. To mogą być też okoliczności zewnętrzne, które sprzyjają temu, żeby nam się udało. Negatywne pule to, tak jak wcześniej wspomniałem, właśnie negatywne feature'y, okoliczności zewnętrzne, które utrudniają, oraz traumy. Traumy to termin pochodzący z mechaniki zdrowia i o niej trochę więcej, trochę później. Więc przed rzutem deklarujemy jeszcze, czy chcemy się forsować przy tej sytuacji, czy też nie. Forsowanie działa tutaj w ten sposób, że jeśli bardzo nam na czymś zależy, to bierzemy dodatkową jedną kość pozytywną, ale musimy jednocześnie wziąć jedną negatywną kość. Zwiększają się szanse, że nam się uda, ale pewnym kosztem, o czym właściwie teraz, bo turlamy sobie te wszystkie kości i na początek wybieramy wszystkie te, których wyniki się ze sobą pokrywają wśród negatywnych i pozytywnych. Jeśli na negatywnej wypadła nam 3 i na pozytywnej wypadła nam 3, to te 2 kości wywalamy ze stołu. W ten sposób wszystkie pary wyników na negatywnych i pozytywnych zostają odrzucone. Więc pozostaje nam jakaś grupa kości, może jedna, a może żadna. I jeśli na przynajmniej jednej z kości pozytywnych wynik jest równy lub niższy wartości cechy, która została wskazana do przetestowania, w naszym przykładzie logiki, to test jest udany. Jeśli jest więcej takich pozytywnych kości, oczywiście ten test udany jest znacznie bardziej spektakularny, albo jeśli się z kimś tłuczemy, to zadajemy więcej ran. Jeśli żadna z pozytywnych kości nie wskazuje równego lub niższego wyniku niż wartość naszej cechy, oczywiście test się nie udaje. Natomiast oprócz tego, w tej puli, która została na stole, każda negatywna kość zamieniana zostaje na punkt stresu, który zapisujemy w testowanej kategorii. Za chwilkę więcej o tych kategoriach, ale każda cecha jest przypisana jednej z 3 kategorii. Więc czyniąc rzeczy w tym świecie, generujemy stres, łatwo jest go wygenerować i on oczywiście coraz bardziej
napina struny naszego zdrowia, tak fizycznego, tak jak mentalnego, jak i społecznego. Więc to tyle, jeśli chodzi o test. Jest dosyć prosty, dosyć szybki. W momencie, w którym generujemy pulę kości, troszeczkę opowiadamy o naszych postaciach i świecie, w którym gramy, więc ma to ładny taki flavor. Uważam, jest dosyć emocjonujący, bo przy rzucie sporo rzeczy się dzieje, kiedy musimy poodrzucać te pary pasujące do siebie i sprawdzamy, co zostanie. A przejdźmy teraz do właśnie stworzenia postaci i w ogóle mechaniki postaci. Sześć cech, one są pogrupowane w trzy kategorie. Te trzy kategorie w ogóle będą jakby pomagały nam zawiadamiać różnymi pokrętłami w grze. Mamy kategorię fizycznych cech, psychicznych cech i społecznych cech. W każdej kategorii po dwie cechy. Dodatkowo cechy w danej kategorii podzielone są na cechę ofensywną i defensywną. I tak, fizyczne cechy, ofensywna to zręczność, defensywna to witalność. Ofensywna zręczność dlatego, ponieważ obsługuje wszystkie rzeczy, które my aktywnie jako postaci chcemy zrobić, dotyczące ruchu, sprawności, równowagi, umiejętności manualnych, tego rodzaju rzeczy. A witalność jest defensywna dlatego, ponieważ określa, ile jesteśmy w stanie znieść fizycznie tak ran, jak i chorób, jak i jakichś ewentualnych trucizn. Tego, jak jesteśmy twardzi, twardo mamy skórę. O tak. Psychiczna kategoria ma też dwie oczywiście cechy, ofensywną logikę, która pozwala nam określić, jak sprawnie myślimy, wymyślamy rzeczy, jak obsługujemy technologię, sprzęty, jak łamiemy systemy, ale też jak się rozglądamy, jak potrafimy przewidzieć rzeczy, które się dzieją wokół nas. Defensywna cecha mentalna to siła woli. Nią odpieramy trudy psychiczne, oglądane trupy, oglądane makabry, strachy itd. Społeczna kategoria i dwie cechy w niej. Ofensywna to charyzma, charyzmą przekonujemy, namawiamy i tego rodzaju rzeczy, a defensywna to empatia, która trochę określa, w jaki sposób sobie będziemy radzić z zdradami, z różnymi relacjami, z łamaniem tych relacji itd. Na początku wszystkie cechy, wszystkie sześć cech ma wartość 1, ale my mamy 10 punktów i je rozdzielamy dowolnie, ale tak, żeby żadna cecha nie przekroczyła wartości 5. A potem się dzieje bardzo ciekawa sprawa, bo kiedy wszyscy przy stole porozdzielają te swoich 10 punktów, to przechodzimy do głosowania. Bo jako, że mamy odwzorować mechaniką siebie, to i każdy z nas siebie w jakiś sposób widzi, ale nasi znajomi, z którymi gramy, także jakoś nas postrzegają. I ja, gracz numer jeden, odczytuję, jakie przydzieliłem sobie punkty do fizycznych cech, czyli do zręczności i do witalności. I na przykład mówię, że mam na zręczności 3, a na witalności 4. Na przykład. Nie wiem, czy taki jestem. Następnie każdy z graczy siedzących przy stole, także mistrz gry, może wrzucić do worka w sekretny sposób albo jedną pozytywną kość, albo jedną negatywną kość, albo obie. I kiedy wszyscy to zrobią, wysypujemy te kości, sprawdzamy, czy więcej jest pozytywnych, czy więcej jest negatywnych, czy jest ich równa ilość. Jeśli więcej jest pozytywnych kości, oznacza to, że stół uważa, że powinniśmy podnieść przynajmniej, znaczy jedną z tych dwóch cech. Więc ja mogę stwierdzić, że no dobra, no to jak tak stół chce, to podnoszę sobie zręczność i też będę miał 4. W ten sposób nie możemy podnosić cech powyżej 5. Natomiast jako, że to zrobiliśmy i podnieśliśmy sobie jedną z cech, bo tak chciał stół, to musimy to też czymś zrównoważyć. I to sprawia, że w tej kategorii, w której podnosiliśmy cechę, czyli w fizycznej kategorii, musimy albo dołożyć sobie jeszcze jedną negatywny feature, albo skreślamy pozytywny feature. Na razie tych feature'ów nie mamy ponazywanych, więc sobie zaznaczamy przy feature'ach plus 1 albo minus 1, w zależności od tego, jaką decyzję podejmujemy. I drugi gracz czyta swoje fizyczne dwie cechy, znowu jest głosowanie i tak dalej. Odbywa się to trochę sekretnie, w sensie nie wiadomo, kto co wrzucił i co o tym sądzi. Pozostawia się nadal w rękach gracza dużo, ponieważ to on decyduje, którą z dwóch cech wskazanych albo podniesie, albo obniży.
A, nie powiedziałem, co się dzieje, jak jest więcej negatywnych kości. Oczywiście lustrzane odbicie. Ja, jeśli tak chciał stół, to ja sobie zmniejszę jedną z tych cech, ale dzięki temu będę mógł albo dodać pozytywny feature, albo skreślić negatywny feature. Przypominam, że te feature'y dodatnie i negatywne, kiedy mogą się aplikować w danym teście, dodają albo kość pozytywną, albo dodają kość negatywną. Zatem stół trochę dotwarza to, jak mechanicznie będzie wyglądała nasza postać. To chyba może generować jakieś sprzeczki bądź poczucie, ja wcale taki nie jestem, więc polecam robić to z uśmiechem i otwartą głową, z komunikowaniem się i z ustępowaniem sobie, jeśli komuś na czymś bardzo zależy, bo to jest koniec końców gra, a nie matma. Powiedziałem to? Przecież matma to też zabawa dla bardzo wielu ludzi. Przepraszam, to się wytnie, albo nie. Następnie w procesie tworzenia postaci właśnie są owe feature'y. Przychodzi mi do głowy tylko słowo cecha po polsku, a jako że cech używałem do tych cech, na które testujemy, więc tu będzie feature. Przepraszam za ten anglicyzm. Feature'y to nasze albo silne strony, to mogą być jakieś specjalne umiejętności, to może być jakiś zwyczaj, którym posługujemy się w życiu, który pomaga mi w niektórych sytuacjach, albo mogą to być rzeczy negatywne, utrudniające jakieś nasze słabości itd. Rzucę kilka przykładów. Fizyczny feature pozytywny to na przykład jestem bardzo zwinny, albo znam sztukę walki, albo mam żelazny żołądek, pewnie w znaczeniu tego, że potrafię znieść wszelkie chorobowe sprawy, nigdy się nie truję i tak dalej. Możemy mieć mentalne pozytywne feature'y, na przykład nie męczę się podczas czytania, albo jestem w ogóle dobrze oczytany, albo zwiedziłem świat w lewo i w prawo. Społeczne to doskonały kłamca, zawsze się ktoś uśmiechający i tego rodzaju rzeczy. Negatywne feature'y. Fizyczny to ktoś z alergią, ktoś z bolącym kręgosłupem. Psychiczne to łatwo się nudzący albo unikający matematyki. Społeczne to ktoś, kto często bywa zalękniony i zaniepokojony. Ktoś, kto jest zbyt szczery. I tak dalej. Więc na początku gry każdy z nas bazowo dodaje sobie jedną pozytywną i jedną negatywną feature'kę w każdej z tych kategorii, ale ta ilość jest modyfikowana wcześniej przebytym głosowaniem. Tak? Jeśli musiałem obniżać albo podwyższać któreś z cech, to ma wpływ na ilość feature'ów, które mam w danych kategoriach. Następnie no i właśnie zwróćcie uwagę, przepraszam, jeszcze z tymi feature'ami, że to już nie ma wartości liczbowych, tylko to są słowa, to są określenia, więc z jednej strony fajnie się je wymyśla, przypominam, dla siebie może to być tkanka wrażliwa, no więc pewnie pewna ostrożność przy stole albo powiedziałbym dojrzałość międzyludzka by się przydała. Następnym elementem tworzenia postaci jest sprzęt i to też jest, tutaj też jest ciekawa sprawa, bo sugeruje się w podręczniku, że mamy zapisać to, co mamy przy sobie. I możemy sprawdzić kieszenie, czy mamy klucze do domu, czy mamy jakiś scyzorek, może się przyda, czy mamy ze sobą butelkę wody, nie wiem, obok w plecaku. Sprawdzamy ilość baterii w telefonie i zapisujemy, bo to też może być istotny element. Gramy w post-apo i zasoby szybko będą istotne. Sprawdźmy, ile mamy gotówki w portfelu. Te wszystkie rzeczy powinniśmy zapisać, bo one mogą się przydawać, tak, żeby odwzorowywać klimat kończących się zasobów w świecie apokalipsy, ale dwa, także dlatego, ponieważ jeżeli będziemy używać danego sprzętu, to on będzie mógł nam generować jedną bądź dwie pozytywne kości w teście. Następnie mamy zapisać na koniec już tworzenia postaci traumy, które obecnie przeżywamy. I traumy to są takie poważniejsze problemy, z którymi się borykamy. I tu znów traumy podzielone są na te trzy kategorie. Na fizyczne, na psychiczne i na społeczne. I oczywiście podręcznik znów to podkreśla. Powiedz na głos tylko o tych traumach, o których chcesz mówić przy innych ludziach. Więc jeśli ktoś, no nie wiem, ma zdiagnozowaną depresję, jeszcze nie ma leków, a
tutaj disclaimer, jeżeli uważasz, że masz depresję, to idź do lekarza, bo to jest bardzo ważny element tej układanki. Ale jeśli nie chcesz o tym mówić przy stole, to nie mów tego, to nie zapisuj sobie tej traumy. Nikt tego nie sprawdzi. Natomiast w pewien sposób ciekawie oddaję to, kim jestem. Ja niedługo będę grał, jako że mam problemy z kręgosłupem, to zapiszę sobie te traumę. Więc w sytuacjach, w których będę testował rzeczy fizyczne, w których ten bolący kręgosłup mógłby zaważyć albo utrudnić sprawę, no to taka trauma zafunduje mi negatywną kość w puli kości. Traumy, za chwilkę o nich więcej powiem, one mają trzy kategorie surowości, od 1 do 3. Te, które mamy na początku, mogą być tylko i wyłącznie o wartości 2. Ta wartość nie wpływa na ilość kości przy teście, tylko na to, jak łatwo będzie nam ją wyleczyć, bo to są rzeczy, które możemy leczyć. Jeśli chodzi o właśnie te stresy i traumy, to jest ciekawy temat. Stres podzielony jest też na trzy kategorie. Jeśli testujemy zręczność, która jest w kategorii fizycznej i po udanym bądź nieudanym teście mamy jakieś czarne, negatywne kości do zapisania w stresie, to oczywiście ten stres ładujemy w fizyczność. W każdej z kategorii jest 9 kwadracików stresu. Te 9 jest podzielonych na 3 poziomy i zaczynamy od oczywiście poziomu pierwszego. Jak zapełnimy wszystkie 3 w tym poziomie, to zaczynamy następny poziom. To jest związane z kilkoma sprawami. Po pierwsze, im bardziej dostajemy w czapę w którejś z tej kategorii, tym większą mamy możliwość odparcia ewentualnych dalszych tego rodzaju kłopotów. Czyli kiedy będziemy odpierać przyjmowanie stresu fizycznego, a mamy już na przykład zapełnione 3 kwadraciki, czyli pierwszy cały poziom, to otrzymamy jedną pozytywną kość, która pomoże nam znieść ten stres. Tu się poprawię od razu. Bo to nie jest tak, że testujemy przyjmowanie tego stresu i w ten sposób dostajemy pozytywną kość za tą umiejętność odpierania, w sensie możliwość odpierania, tylko po prostu zmniejszamy ilość stresu, które otrzymujemy o taką ilość punktów, ile zapełnionych poziomów w danej kategorii mamy. Jeśli natomiast stres w danej kategorii zapełnimy maksymalnie, czyli do 9, 9 kartonik, kwadracik zostanie zapełniony, no to jest z nami krucho, możemy umrzeć. I możemy umrzeć fizycznie, od fizycznych ran, ale jeśli to jest stres w kategorii psychicznej, to może nam po prostu odpłynąć, odjechać peron, tracimy umiejętność racjonalnego myślenia, wpadamy w obłęd, nazwijmy to jak chcemy. Zanim to się wydarzy, możemy wykonać test, który nazywa się trzymaniem się życia, który jeśli nam się uda, a testujemy defensywną cechę w danej kategorii, i to test, który wygląda zupełnie normalnie, mamy dodatnie i minusowe negatywne kości. Jeśli nam się ten test uda, to co prawda w danym momencie, w danej scenie jesteśmy wyłączeni, ale jeśli się zajmiemy sobą, to dojdziemy do siebie, ten ilość stresu pewna spadnie, będziemy funkcjonować dalej. Natomiast jeśli test się nie udaje, no to nie jest dobrze. To po prostu nasza postać się kończy w tym momencie, albo właśnie śmiercią fizyczną, albo psychiczną, albo społeczną. W każdym momencie gry, w którym w świecie gry, nasza postać ma chwilę, żeby odpocząć, zastanowić się nad swoim stresem, mówię poważnie, czyli spróbować zdiagnozować, z czym mamy problem. Służy to temu, żeby z tego stresu się pozbywać. I na przykład, jeżeli mamy zaznaczonych 4 stresu społecznego, czyli mamy jeden poziom stresu i jeden z 3 kwadracików drugiego poziomu stresu społecznego, ale mamy chwilkę, żeby się zastanowić, co nas tak pokopało i niech to będzie właśnie mój przyjaciel nie czekał na mnie i odjechał samochodem, który znalazł, a mnie zostawił z zombimi, to jest zdrada, bardzo mi to boli, to uświadomienie sobie tego może sprawić mechanicznie, że skreślam sobie wszystkie stres z kategorii społecznej, ale zamieniam go, te punkty na traumę. Ta trauma jest o wartości zgodnej z najwyższym poziomem
tego danego stresu, który mam. W tym przypadku, skoro mówiłem o czterech kwadracikach, dostaję surowość 2 takiej traumy. Opisuję tą traumę, na przykład zdradził mnie przyjaciel albo nigdy już nikomu nie ufaj, w nawiasie 2. Więc ta trauma będzie nam utrudniała, dodawała negatywne kości w każdym teście, w którym będzie mogła się aplikować, ale obecnie jesteśmy czyści, jeśli chodzi o stres w kategorii społecznej. Więc trudniej będzie nas społecznie zabić, bo zanim to się wydarzy, musimy znowu nazbierać tego stresu. Więc to uważam też jest bardzo ciekawe narzędzie. Co prawda dosyć szybko możemy być słabsi, zestresowani, ale nie są to żadne stałe schorzenia, łatwo się ich pozbyć. Natomiast kiedy się ich pozbywamy, zamieniamy je na traumy, które trochę inaczej nam utrudniają sprawy oraz są leczalne. Tak brzydko powiem. Jeśli mamy traumę o wartości surowości 1, to potrzebujemy jednego dnia, żeby spędzić go w taki sposób, jak wymyślimy z mistrzem gry, będzie pasowało do tego, żeby pozbyć się danej traumy i ta trauma od nas odejdzie. Surowość 2 oznacza, że taka rekonwalescencja wymaga tygodnia. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby przez tydzień tylko i wyłącznie leczyć daną traumę, ale ustalamy pomiędzy graczem i mistrzem gry warunki, w których ta rekonwalescencja, jeśli ma być skuteczna, ma przebiegać. Surowość 3 traumy, czyli takie hardkorowe traumy, no, zajmują miesiąc, zanim się uleczą. To jest chyba w skrócie wszystko dotyczące zdrowia. Jeszcze sobie spojrzę. Tak. W kwestia walk i broni, no pokrótko, bo to też system na to jakby nie kładzie mocnego nacisku. Kiedy rozpoczyna się walka, to mistrz gry ustala inicjatywy dla grup przeciwników. I nie rzucamy żadnego testu, tylko po prostu bierzemy to z fikcji, kto kogo zaskoczył, kto pierwszy wykonał ruch agresywny i w ten sposób zgadzamy się, że wy będziecie robić pierwsi, a my będziemy robić drudzy, na przykład. Wewnątrz tych grup, czyli grupa postaci graczy, waszą decyzją jest, kto z was będzie pierwszy wykonywał ruch, a kto drugi. W rundzie, która trwa do około 10 sekund, tak jest zapisane, uważam, że to jest trochę nieistotny zapis, każda z postaci ma do wykonania jakąś jedną rzecz, to może być, w sensie inaczej, ma do wykonania jedną swoją turę i w tej turze może wykonać jakąś jedną małą rzecz oraz jedną większą rzecz, która wymaga przetestowania. Jest oczywiście napisane, co może być tą małą rzeczą, co może być dużą rzeczą. Natomiast po sprawdzeniu tego, jak mi poszło, następny gracz otrzymuje swoją turę. Kiedy wszyscy już zrobią swoje, druga grupa, czyli w tym przypadku pewnie NPC, mają swoje ruchy. I bronie, które są rozpisane w takiej ładnej tabelce, podzielone na kategorie, mają czynnik, w jaki sposób, ile kości pozytywnych bądź negatywnych dają w teście, bo mogą być bronie, które dają negatywną kość w teście, na przykład jeżeli bardzo trudno jest je obsługiwać. Oraz mają współczynnik damage'u, czyli ile ran bazowo, jeżeli na którejś kości będę miał sukces, albo inaczej, ile damage'u dodaję do tego, co wygenerują moje kości. Bo w teście, który określa mój atak, mam policzyć ilość tych sukcesów, które osiągnę i to są punkty stresu, które przeciwnik otrzyma. A do tego dodam jeszcze wartość tego damage'u, która jest określona przy broni, której używam. Możemy mieć coś w stylu pancerza, zbroi, grubych ciuchów. Jeśli mamy takie coś, i też jest tutaj jakaś taka tabelka, która podaje przykłady, które mogą zmniejszyć ilość stresu, który przyjmuję w danej chwili, to oczywiście to się aplikuje. Musi być to ustalone podczas tworzenia postaci albo znalezienia takiego przedmiotu i używania jakiejś tam tarczy czy skórzanej kurtki, określenie mechanicznie, co mi to będzie dawało w walce. I mechanicznie to jest wszystko. Mamy cechy, mamy pozytywne i negatywne feature'y, mamy ewentualne traumy, które zbieramy na podstawie doświadczeń oraz zamieniania stresu na traumy i
Ten rzut wydaje się dosyć prosty. Obsługa zdrowia, tego stresu i traum może w tym moim tłumaczeniu teraz chaotyczne, ale jak się spojrzy na kartę, to się to robi dużo prostsze, łatwo się tu zapisuje. Reszta podręcznika nie jest dla graczy. Jest drugi rozdział, który mówi o prowadzeniu systemu, a trzeci rozdział to scenariusze. I jako, że przygotowuję się do grania, a nie do prowadzenia, to dałem sobie spokój z lekturą tych dwóch pozostałych rozdziałów, ale przyjrzałem sobie go, te rozdziały, żeby sprawdzić po nagłówkach, co tam może być. I w prowadzeniu gry pojawiają się rozdziały, podrozdziały właściwie, które opowiedzą nam, jak tworzyć strukturę scenariusza. Ten scenariusz gra podpowiada w innym miejscu, że możemy grać dłuższą kampanię, jak najbardziej, ale wydaje nam się, twórcom gry, że najbardziej pasują kilkusesyjne spotkania, żeby tak jakby szybko spróbować poradzić sobie z szybko rosnącym zagrożeniem. Więc struktura opowieści jest opisana w tym rozdziale. Motywy, których możemy używać, żeby wzmocnić konwencję, taką jak zarządzanie zasobami, jak zdobywanie broni, jak zdobywanie leków, odpoczywanie w kryjówce, którą mamy, jak zapewnienie sobie długoterminowego bezpieczeństwa. Opisane jest, w jaki sposób kreować i później używać lokacji, do których będą nasze postaci zmierzały. W jaki sposób przyznawać pozytywne i negatywne kości w testach i jak później czytać wyniki rzutów, jak tworzyć NPC-ów i jak ich używać. I w jaki sposób, jeśli decydujemy się na kampanijne granie, rozwijać naszych bohaterów. Trzecim, ostatnim rozdziałem, który jest, jeśli nie największy w książce, to prawie największy, to 5 scenariuszy. I scenariusze w tej grze polegają na tym, żeby... To nie są... Inaczej, każdy z tych scenariuszy ukazuje trochę inne podejście do jakby figury w popkulturze, jaką są zombie. Trochę, tak jak rozumiem z krótkiego opisu tego rozdziału, bo tak jak mówię, nie zagłębiałem się, tak jakby znamy wiele filmów, seriali, książek o zombie i w każdym z nich zombie są trochę inne, albo inaczej można je załatwić pewnie, albo nie wiem, z innych powodów pojawiły się na świecie, więc te 5 scenariuszy ma za zadanie pokazać właśnie 5 różnych podejść, więc tak naprawdę niekoniecznie one się wydarzają jedne po drugich, tylko raczej są 5 różnymi, kilkusesyjnymi spotkaniami, w które możemy zagrać tymi naszymi swoimi postaciami. I drodzy Państwo, to chyba wszystko, co przygotowałem w tym wprowadzeniu. To nie jest duża gra, wydaje się dosyć prosta, jak mówię, tylko jestem po jednej sesji jako gracz. Natomiast dzisiaj, jeśli jest oglądacie ten materiał 2 lipca 2024 roku. O godzinie 20 na kanale Termosa na YouTubie gramy pierwszy stream. Pierwszy z 3 i będzie prowadziła Marcelina z Targu Przygód, a zagram ja z moją ukochaną małżonką Małgorzatą i zagramy siebie, którzy próbujemy z Łodzi umknąć do Gdańska, tam tutaj, gdzie mieszkamy, czyli do naszych dzieci. Może być krawędziowo, ale stawiamy na apokaliptic adventurous action type i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak czy owak, drodzy Państwo, jeśli macie ochotę się zainteresować grą poprzez oglądanie, zapraszam do zakładki, do playlisty na kanale Termosa. Ale jeśli po prostu szukacie różnych gier, to właśnie o tym jest The End of the World, Zombie Apocalypse. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam, do zobaczenia.